Dopytam o to, bo jeżeli pani wchodzi przed tą pogodę, to widzowi właśnie się wydaje, że pani tylko tak sobie przyjeżdża, przedstawia tam jakieś informacje, czyta z promptera, ale czy tak jest, czy jest całkowicie inaczej? Powiem szczerze, że po tylu latach pracy prowadzenie prognozy pogody nie sprawia mi już tak ogromnej trudności. Wystarczy, że zerknę na mapę, porozmawiam minutę dosłownie, dwie z naszym synoptykiem i orientuję się w sytuacji. Natomiast uważam, że to fajne, że w naszej telewizji, w TVN-ie nie korzystamy z prompterów, że o wszystkim jakby informujemy telewidzów, nawet nie z kartki, tylko po prostu przyswajamy te informacje, uczymy się na pamięć, ale to też nie jest tak, że siedzimy i kujemy, po prostu wzrokowo już zapamiętamy, gdzie jest taka temperatura, gdzie jakie zjawiska. I to jest fantastyczne trenowanie pamięci. To nie jest łatwa praca, a dowodem na to są osoby, które przychodzą do naszej redakcji i próbują swoich sił jako prezenterzy pogody. I wtedy właśnie mówią, kurczę, a wszystkim się wydaje, że to takie proste, a to takie trudne. No, trzeba spróbować, wtedy można jakby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak naprawdę jest. To bardzo dziękujemy i życzymy udanych dyżurów w takim razie. Dziękuję, zawsze są udane, uwielbiam moją pracę i pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki, tych, których nie widać zazwyczaj, czyli pracują w redakcji. Pozdrawiamy i dziękujemy.